Mieszkańcy Legnicy od dawna uskarżają się na wzniesienie trudne do pokonania, szczególnie dla osób starszych, matek z wózkami, rowerzystów czy osób niepełnosprawnych. Problemem jest nie tylko strome podejście, ale także jakość podłoża, która pozostawia wiele do życzenia i nie spełnia oczekiwań mieszkańców, którzy od dawna sygnalizują problem lokalnym władzom. Wjazd do parku od strony ulicy Bielańskiej jest od kilku lat utrudniony. Mamy już taki dosyć stary podjazd, który jest już naruszony zębem czasu. I mieszkańcy wiele razy zgłaszali ten problem, jeszcze jak byłem radnym miejskim, to pisałem w tej sprawie interpelację. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy ta sprawa zostanie już rozwiązana. W okolicy feralnej przeprawy nad Kaczawą infrastruktura jest na najwyższym poziomie. Liczne drogi dla rowerów czy wygodna droga dla osób starszych to coś, do czego mieszkańcy Legnicy zdążyli się już przyzwyczaić. Tym bardziej dziwi więc, że piękniejąca z każdym rokiem Legnica zapomniała o tym miejscu. W momencie, kiedy była projektowana i później wykonywana inwestycja, jaką jest trzecia przeprawa mostowa nad Kaczawą, to i tak bardzo duże koszty pochłonęły dwa parkingi, bo tutaj oba parkingi po obu stronach Kaczawy zostały do tej inwestycji włączone. I no trudno by było, żeby przy okazji, przy budowie jednej przeprawy mostowej zahaczać o kolejne, tak więc inwestycje nie są z gumy i ciężko było wpisać to w jedną inwestycję. Na ten odcinek drogi uskarżają się przede wszystkim ludzie starsi czy niepełnosprawni, ale dla młodzieży odwiedzającej park miejski w Legnicy na rowerach czy innych środkach transportu problem także jest dostrzegalny. Zawsze trzeba mocniej przepedałować, żeby wjechać, no niewygodnie, no. Można się tutaj wywrócić? Można. To miejsce jest bardzo takie szkodliwe, bo tu dzieci jeżdżą na hulajnogach, na wózkach, o panie idą też, muszą bokiem, rowery bokiem. Bardzo to jest niebezpieczne. Już kiedyś widziałam, jak dziewczynka się przewróciła i sobie nogę zwichnęła. Niewygodne jest, to jest prawda, bo ja tu mieszkam 45 lat i jeżdżę na okrągło i faktycznie mogłoby tu coś się zmienić. Nie jest wygodne. Nie jest wygodny, bo tutaj widzi pan, jakie to jest wszystko. Przydałoby się to zrobić jakieś najlepsze jakieś położyć te, no jak się nazywają, kafelki czy jak to, no. Dla kogo może być niebezpieczne takie przejście? No dla starszych ludzi, dlatego wie pan, tak jak ja. Są też tacy, dla których zmiana nie jest konieczna i mimo upływu lat radzą sobie z niedogodnościami. No, a ona mi nie przeszkadza, bo ja tu pieszo chodzę. Choć problem z pozoru wydaje się łatwy do rozwiązania, to na nową infrastrukturę w tym miejscu przyjdzie nam jeszcze poczekać. Najwcześniej na przełomie października i listopada bieżącego roku na podstawie dokumentacji będzie znana szacowana wartość robót, co pozwoli na wpisanie zadania do budżetu Legnicy na rok 2020. Jeśli sprawa znajdzie aprobatę prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, a potem radnych miejskich, prace mogłyby zacząć się już wiosną, a mieszkańcy mogliby cieszyć się nowym przejściem najszybciej jesienią przyszłego roku. Dla Miedziowych Faktów Dariusz Nowakowski.